Cześć, witajcie ze spaceru. Dzisiaj będę sobie chodziła razem z córką po Paoli, więc trochę wam pokażę, bo widzę, że tutaj chyba w tym tygodniu jest święto tego miasteczka. Śmieci jeszcze nie są zebrane, tam chyba jedzie śmieciarka, więc będę się poruszała może w tamtym kierunku. Tutaj typowe maltańskie balkony, więcej tych ozdób. Trochę mnie wkurza, bo te ozdoby zajmują miejsca parkingowe, których i tak jest mało. Przed nami spory kościół, idę go zobaczyć z drugiej strony. Jest lato, więc sezon na te wszystkie festy w pełni. Ten kościół zaskakująco jest bardzo duży. Może podejdę, zobaczymy jakie ozdoby mamy. Więc tu proszę. Złoto, świeci się. O, jaka duża korona. Tutaj jak widzicie już też przygotowania w pełni. Pewnie będą stawiać różne figury. Oczywiście jest milion stopni, jak to zawsze, ale tak naprawdę, nie wiem, z 35 może, więc poruszamy się w cieniu. O, proszę, mamy takie figurki, zapewne będzie ich jeszcze trochę. A tutaj przygotowują scenę. Tutaj kolejna figura. Ogólnie jest tutaj dosyć głośno, nie wiem jak mnie będzie słychać, ale dużo się dzieje, wszyscy pracują, tam sprzątają, tu jakaś budowa. Ten kościół jest tak duży, że ciężko mi go złapać w całości. A teraz powiem coś kontrowersyjnego, wręcz na Malcie bardzo kontrowersyjnego. Dobrze, że Maltańczycy, którzy mnie tutaj otaczają, nie rozumieją polskiego, ale ja tych wszystkich ich fest to nie lubię. Dla nich to jest coś najważniejszego wręcz w roku, albo przynajmniej no jedno z najważniejszych wydarzeń, a mnie to wkurza. Zamykają ulice i to takie główne ulice, żeby postawić różne figurki, żeby przeszła parada. Strzelają fajerwerkami od świtu do nocy i nie żartuję, naprawdę, przez całą dobę jest bardzo głośno. I mając małe dziecko czy psa, no to jest masakra, no wyobraźcie to sobie. Macie pobudkę powiedzmy o 7, fajerwerkami, których nie widać i tak do 23, do 24. Poza tym jest po prostu po tym bardzo brudno. Wszyscy wychodzą na ulicę, no i śmiecą, no nie ma co ukrywać. Coś tam niby jest sprzątane, ale powiem wam, trochę starszej architektury. Tutaj popularne takie ozdoby właśnie nad uliczkami. Co mam powiedzieć? Stary dom. Tak, powiedziałam, stary dom. Tak, musimy jeszcze raz na to zwrócić uwagę. No i tutaj jest taki placyk, to jest akurat całkiem fajne, bo no nie za często się coś takiego widzi, gdzie po prostu, wiecie, są no, jakiekolwiek drzewa, ławeczki, gdzie można po prostu posiedzieć. No i oczywiście jeszcze więcej tych ozdób. Proszę. Złoto. Świeci się. I powiem wam szczerze, że myślę, że Polakom nie przypadłoby to do gustu. No bo te wszystkie festy, one są organizowane przez jakiś konkretny kościół. Więc jakaś tam parafia się bawi. Często jest to po prostu miasteczko się bawi. Tylko, że jak są te wszystkie no parady, powiedzmy, gdzie noszą figury różne świętych i no nie nagrałam tego, bo nie zamierzam tutaj siedzieć do wieczora, ale może wyobraźmy to sobie. Tak więc jest sobie powiedzmy 8 panów, którzy dźwigają na swoich barkach jakąś figurę, kogoś świętego. I w drugiej ręce na przykład mają piwo albo stawiają, nie wiem, drinka na tej figurze. I oni tutaj z tym są ok. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jakby w Polsce na coś takiego zareagowano. Tutaj tak jakby na pierwszym miejscu jest zabawa. Nie? I ok. Dobra, wydaje mi się, że tak złapię cały kościół. Jest naprawdę duży. No jest tutaj dosyć głośno, ale przynajmniej mają różne sklepy. Jak na przykład Tiger. I zastanawiam się... A moja córka woli iść do Lidla. Do Lidla pójdziemy później. A może teraz pójdziemy tutaj.
bo mają tutaj takie duże opakowania kredy, takiej wielkiej. I ogólnie moja córka jest trochę jak jakiś dealer na placu zabaw, gdzie po prostu dzieci do niej się zgłaszają i ona rozdaje kredę. O, tutaj jeszcze więcej takich właśnie starszych budynków. Tutaj nazwijmy to taką mini galerią, no ale ubrania to... Tak w ogóle bardzo doceniam to, że są chmury, bo przy takiej temperaturze to na pewno nie dałabym rady. Chodzimy. Czy to się różni od polskiego? Nie mam pojęcia. O, to akurat jestem całkiem zainteresowana, bo zaczynam malować. Już jestem w domu i zawsze jak nagrywam tu w domu, to tutaj patrzcie, coś takiego się dzieje z tym obrazem. Nie wiem, jest to dziwne. Jeszcze tylko może napomknę taką ciekawostkę. W moim odczuciu dosyć śmieszną, bo jak tam chodziliśmy, to ludzie zagadywali do mojej córki. No w sumie tam często do niej zagadują i mówią do niej po maltańsku laleczko. Wiecie, tak jak w Polsce, nie wiem, do jakiegoś takiego dziecka z jakichś powodów można tak powiedzieć, że o, dzień dobry, laleczko, o, jaka ładna laleczka, coś takiego, nie? To tutaj też jest taki zwrot. I lalka to po maltańsku pupa. Więc cały czas tylko słyszę hello pupa, bye bye pupa. No, ale przechodząc do zakupów, bo takowe miałam pokazać. Za dużo tam na początku nie chciałam nagrywać takiego chodzenia, że sobie sama wybieram, bo wiecie, moja córka w sklepie, gdzie jest dużo kolorowych, różnych rzeczy i ona bardzo lubi właśnie jakoś tam kolorować, rysować, wyklejać, więc dziki szał. Więc raczej no, skupiałam się na pilnowaniu jej niż na nagrywaniu vloga, ale potem jak mój mąż przyszedł pod koniec, to szybko nadrobiłam, żeby w ogóle pokazać wam, co tam jest. Może po prostu będę pokazywała daną rzecz i umieszczę cenę na ekranie. Nie mam pojęcia, czy asortyment w Tigerach w Polsce i na Malcie jest taki sam albo zbliżony. Nie mam pojęcia też, jak to wychodzi cenowo, bo nie robiłam tam za bardzo nigdy zakupów, więc nie wiem. Ja ogólnie nie lubię... tam mam wrażenie, jest bardzo dużo takich rzeczy, że kupuje się jakiś gadżet, który chwilę nam, powiedzmy, do czegoś się przyda, albo po prostu, żeby stał, albo haha, jest śmieszny, a potem nie wiadomo, co z tym robić. Ja nie lubię otaczać się zbyt dużą liczbą różnych przedmiotów. Jakoś mnie to tak nie wiem, wręcz stresuje. Więc raczej ten sklep omijałam. Okej, fajne są tam czasami rzeczy, tylko kupować rzeczy, które są jednak nam niepotrzebne, bo nie wiem, mają fajne opakowanie albo coś, no to tak, jak już mówiłam, albo i nie mówiłam, już nie wiem, gubię się, co mówię tu na Instagramie, na TikToku. Ja już od jakiegoś czasu próbowałam skompletować sobie, znaczy cały czas to robię, kompletuję sobie jakieś rzeczy takie, które pomogą mi rozwijać palce. Bo widzę, że coraz gorzej piszę, w sensie coraz mam brzydsze pismo. I tak jakby coraz mniej panuję nad tymi palcami przez te leki, które dostaję. I owszem, nie mam tego bólu w końcach palców, no ale zauważalnie w takich codziennych czynnościach jak pisanie, to tak jest różnica, niestety. No i sobie coś tam ćwiczę. Jak już kiedyś o tym powiedziałam, to jedni pisali, że o, mi pomogło jakieś tam malowanie drobnych rzeczy, albo ćwiczenia z taką piłką, albo no, jakieś tam różne były, a inni pisali, że no, ja ćwiczyłem i nic mi to nie dało i do dzisiaj mam z tym problem. Więc nie wiadomo, ja i tak będę próbowała robić jakieś różne rzeczy i tylko mi coś, wiecie, wpadnie do głowy, co jeszcze mogę zrobić takiego drobnego, żeby tak te palce tam coś z nimi robić, to od razu zastanawiam się właśnie, jak to rozegrać. I ja tylko powiem, że ja jestem beznadziejna w jakieś takie malowanie. Jakbyście czasami zobaczyli, ja to czasami wrzucam też na Instagrama, jak na przykład z córką rysuję i jak ona mi mówi, mama, narysuj mi lwa. I to coś nigdy nie przypomina lwa, nigdy.
Więc dla mnie to jest taka czysta zabawa, bez ładu i składu. Myślę, że za jakiś rok, dwa moja córka, która aktualnie ma 2 lata, będzie dużo lepiej już rysowała. Tak więc będę malowała, proszę Was, i będę malowała po numerkach. To też polecaliście i bardzo się cieszę, bo już zamówiłam sobie jakieś tam 2 obrazy, nazwijmy to. Więc jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze o czymś takim, to mamy sobie, wysyłają nam taką kanwę, to się może nazywa, i tam są numerki, że na przykład 5. I patrzę farbę, która farba ma numer 5, i tam wtedy to pole zamalowuję, po czym powstaje piękny obraz. Nie wiem, czy dosyć logicznie to opisałam, pewnie nie, więc może po prostu Wam podlinkuję. Nie wiem, czy jeszcze znajdę te konkretne obrazy, które ja zamówiłam, ale jeżeli ktoś by był zainteresowany pomalowaniem sobie czegoś, namalowaniem, a nie umie, tak jak ja, no to tam mówią, jak to robić, i myślę, że to może być pomocne, żeby coś sensownego z tego wyszło. Tak samo kupiłam puzzle w tym celu, 3000 malutkich kawałeczków, to też na Instagramie o tym mówiłam, zapraszam oczywiście niezmiennie. Tam też mi polecaliście różne rzeczy. Myślę też o jakimś wyszywaniu, ktoś pisał też o szydełkowaniu. Myślę, że tego to aż tak nie ogarnę, powiem Wam. Nie. Chyba nie ogarnę, no pozabijam się tam tymi drutami czy coś, więc na razie może właśnie od tego zacznę. Kupiłam sobie po prostu takie, wiecie, kółko, żeby to naciągnąć. Kojarzy mi się to ze szkołą, jak też takim haftem krzyżykowym, to się tam te obrazki wyszywało na ocenę. No, tu jest, mam nadzieję, że tutaj też są jakieś tam muliny. Czekajcie, może otworzę i Wam powiem. Więc mamy takie, o, mamy różne muliny. Ale w sumie, jak mi zabraknie, to moja mama ma ich w domu około 1 000 000, więc może kilka mi podrzuci. Mamy tutaj różne kolory. Tutaj też chyba, o, jak miło, pokazali mi, co mogę z tych kolorów zrobić, bo z moim talentem artystycznym to pewnie, a może zrobię sobie jakąś taką abstrakcję. Igła, kanwa. Jeżeli to się nie nazywa kanwa, a użyję tego słowa w tym filmie wiele razy, to będzie głupie, ale mam takie. I jeszcze od razu dokupiłam sobie po prostu na zapas. Będę wyszywać. Myślę, że 31 lat, czas najwyższy nauczyć się szyć. I te obrazy, o których Wam mówiłam, które zamówiłam te po numerkach, no to jedno. I tam już będę się trzymała tego konkretnego obrazu, który ma wyjść. Ale postanowiłam też tworzyć jakieś swoje widzimisię, naciapajmy sobie na kartce. No i na początku kupiłam po prostu jakiś taki, wiecie, zwykły blok. Taki o. Ale teraz już, no, czuć profesjonalizm. Kupiłam sobie blok do akwareli. Więc wow. 40 obrazów mi na tym powstanie. Obrazów kartkowych. Nie mam pojęcia, jak to w ogóle, jaka będzie różnica. Nigdy w życiu na czymś takim nie malowałam. A co wyjdzie, to wyjdzie. Może odkryję w sobie jakiś jeszcze właśnie nieodkryty talent? Pewnie nie. Jak mamy papier, no to przydałyby się też jakieś farby. Farb tam było bardzo dużo. O farbach wiem mniej więcej tyle, co o języku chińskim, więc wzięłam takie, które mi się podobały, jak na nie patrzyłam. Kolory mamy takie. I ile ich tu jest? Nie ma nigdzie napisane, każecie mi doliczyć. 12. Więc myślę, że szczególnie na początek to wystarczy. Nie widziałam jeszcze, jak to wygląda w środku. Więc okej, okay. Pierwsze wrażenie. Otwieram na wizji. Wyglądają jak farby. O tak. Nie jest ich dużo, jeżeli chodzi o gramaturę, ale wiecie, jeżeli ja to porzucę po kilku próbach, to też nie chcę inwestować nie wiadomo ile. No, nawet pędzelek jest, więc myślę, że na początek ok. I też jeszcze w temacie farb mam takie. I tym bardziej nie wiem, który mi lepiej będzie mi się malowało, więc będę testować jakiś jeden zestaw pędzli. Następnie 2 rzeczy, które moja córka właśnie sobie wybrała i
Ja lubię takie rzeczy, które zajmują ją na dłuższy czas. Coś, czego jeszcze nie miała, to też nie kosztowało dużo. To zastanawiam się, wydaje mi się, że tego nie zeżrę, bo to są takie markery, w które się dmucha i tam wyskakuje na papier. Raczej czasy, kiedy wszystko tam brała do buzi i jadła, już dawno minęły, no ale zobaczymy. I te to są takie stempelki, tak. Odkręcamy i tutaj mamy akurat kwiatek, o taki jak tu. No i dobra, jak się człowiek przyłoży, to jakieś tam kwiatki wychodzą, no nie? Więc okej. Chociaż myślę, że jej się spodoba, ale żeby to była jakaś szałowa jakość, no też nie spodziewałam się wiele więcej za te pieniądze. Spróbuję jeszcze serduszka. No, serduszka trochę lepiej. Ostatnią rzeczą z takich papierniczych są takie małe, jak to się po polsku nazywa? Zakreślacze. Chciałam powiedzieć rozświetlacze. No nie bardzo. Zakreślacze, a wiecie, no, żyje się, prawda? Za granicą kilka lat, niedługo będę łączyła sobie języki. No i chyba wiemy, na czym te zakreślacze polegają. I wiecie co, dosyć istotne jest to, bo tak mówiłam tutaj, że to moje pismo jest coraz brzydsze i mój tata zareagował na to, że kto jeszcze pisze tak o, po papierze, jak teraz tylko telefon, komputer, no ale właśnie ja jestem takim człowiekiem, który pisze. Ja robię sobie jakieś tam listy zadań, jakieś plany, rozpisuję wszystko i dużo, dużo lepiej idzie mi to na papierze i ja to po prostu lubię. Ja uwielbiam co roku kupować najlepszy na świecie jakiś planer. To jest mój po prostu prezent, nie wiem, świąteczny. Sobie tam wypełniam i odhaczam i po prostu jestem dużo bardziej produktywna, jak to robię. I wiem, że można na telefonie, w aplikacji i tak dalej. Próbowałam, ale no u mnie się to nie sprawdza, więc jednak chciałabym mieć to pismo takie dosyć czytelne. I czytelność to jedno, ale po prostu ja czuję, że mi trudniej się pisze i ciężko mi to wytłumaczyć osobie, która tego nie przechodziła, ale osoby, które to przechodziły, wiedzą, o czym mówię. Już mi się kończy miejsce na karcie pamięci, więc jeszcze tylko dodam dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza również w tym temacie. Szukałam takiej piłki, którą sobie mogę ogniatać, a tutaj było w takiej formie i powiem Wam, że nieźle. Można sobie tę łapkę potrenować. Myślałam z daleka, że to jest po prostu coś dla psa, ale nie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i też wróciłam do jogi i po prostu wzięłam sobie tutaj, bo taki też miałam w Polsce, taki blok i on mi pomagał, szczególnie, że teraz no, mocno cofnęłam się w rozwoju, w takim jakimś rozciągnięciu. Jestem mocno taka pospinana i tak dalej i czuję, jakbym zaczynała wszystko od początku. I kiedyś robiłam szpagat i jakieś takie tego typu rzeczy, a teraz mój skłon wygląda tak żałośnie, że po prostu no masakra, no ale też czego się spodziewać po tym, co przechodzę. Zaczynam od początku i no może nawet nagram jakieś takie teraz i powiedzmy za rok, nie wiem, w sumie nie wiem, czy będzie mi się chciało to wszystko nagrywać, ale tak, planuję się wziąć za siebie, oczywiście w te dni, w które będę miała siły, nie będę tam się zmuszać, nie wiadomo do czego, no i myślę, że to by było na tyle, skoro mój telefon twierdzi, że już nie ma miejsca, no to trudno, a dzisiaj taki vlog, wiecie, zwykły, bez tej ciągłej choroby, chociaż o chorobie też było, ale bez szpitala. Więc tak, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dajcie znać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, porozmawiam. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!